Jesteśmy w Muzeum Kolejnictwa, a gości nas tutaj gospodarz tego miejsca, kierownik tegoż muzeum, pan Jan Recław. Dzisiaj troszeczkę pada, to jest chyba dobra pogoda, żeby odwiedzić muzeum, bo tutaj pod zadaszeniem możemy zobaczyć ciekawe rzeczy. Dzień dobry. Oczywiście Muzeum Kolejnictwa jest tak usytuowane i ma takie warunki, że niezależnie od pogody zawsze można coś tutaj ciekawego zobaczyć. I jak z popularnością w to lato? Czy są goście? Oj, cieszymy się, bo przeprowadziliśmy sobie już taką analizę, że jest 10% więcej zwiedzających każdego miesiąca, a więc naprawdę to jest dosyć poważny i dobry dla nas znak i przyrost. I najczęściej są to pewnie goście z Polski, turyści, którzy tutaj przyjeżdżają. No tak, oczywiście to generalnie przyjeżdżają wczasowicze, którzy tutaj w obrębie kościerzyny wypoczywają, ale przyjeżdżają również goście z zagranicy. Czyli można powiedzieć, że to jest taka perełka, tak? Coś, co przyciąga magnes w Kościerzynie, to muzeum. No to jest taka rzeczywiście perełka, jeżeli chodzi o ten nasz rejon północny, dlatego że w obrębie tutaj pobliskim nie ma drugiej takiego muzeum jak to nasze właśnie, jeżeli chodzi o parowozy. Teraz znajdujemy się w tym budynku, który pochodzi z lat 30. XX wieku. I co tutaj możemy zobaczyć? Dokładnie z 29 roku, tak z okresu międzywojennego. W tej chwili jesteśmy w sali wystaw czasowych, czyli w sali konferencji wykładowej. W tej chwili jest eksponowana wystawa Historia biletu, a więc bilet od powstania, czyli od kartoniku poprzez drukarnię, przejazd do kasy, sprzedaż w kasie i do przedziału, prawda, wagonowego poprzez kasację tego biletu. I taki smaczek to jest ta działająca drukarnia, tak? Tak, oczywiście to jest drukarnia naprawdę zabytkowa, jako darowizna druka z Krakowa. Ona była częściowo nieeksploatowana. Tutaj koledzy z Kościerzyny, z Muzeum Kolnictwa, a szczególnie pan adiunkt Michał Pakuła, spowodował to, że żeśmy to dzieło uruchomili i to jest, prawda, czynna w tej chwili drukarnia. I ona tutaj zostanie już na stałe, zawsze będzie można ją zobaczyć? Zostanie w Kościerzynie na stałe, natomiast jesteśmy, jak wspomniałem, w sali ekspozycji czasowej, a więc później zmienimy, ale ona znajdzie swoje stałe miejsce honorowe gdzieś na pewno, jeżeli chodzi o Muzeum Kolnictwa. Ta przestrzeń bardzo się zmieniła podczas rewitalizacji, prawda, która miała miejsce kilka lat temu. Wtedy też powstały takie bardzo ciekawe makiety. Tak, właśnie, bo w miejscu, gdzie w tej chwili jesteśmy, to tu były tak zwany park maszynowy, tokarni, strukarki, wiertarki. W tej chwili, tak jak powiedziałem, to jest sala konferencyjna i sala wystaw czasowych, ale jest również sala makiet ruchomych, jest również sala zalewni, paniwi parowozowni, jest również sala 3D, gdzie można oglądać, prawda, jazdę z perspektywy maszynisty. Czujemy się, jakbyśmy byli w kabinie maszynisty. Jest sala czy wystawa stała pracy kowala, pracy spawacza. I też wystawa Polskiego Czerwonego Krzyża tutaj w środku? To jest właśnie partnerstwo. Jeżeli chodzi o rewitalizację, bo tutaj warto podkreślić, że ten wzrost na pewno jest dzięki rewitalizacji naszej parowozowni, bo jeżeli wkręcamy się w tłum zwiedzających, to słyszymy, że to jest pięknie, że tu jest tego dalej przekazywane. Także to jest wykorzystanie właśnie tego, że jest właśnie ta, można powiedzieć, muzeum XXI wieku. Teraz może pójdziemy na dwór, zobaczymy, czy się rozpogodziło i porozmawiamy troszeczkę o tych większych eksponatach. Zapraszam. Jesteśmy teraz przy najnowszym nabytku muzeum, jeżeli chodzi o parowozy. Proszę nam opowiedzieć troszeczkę o tym eksponacie. Tak, to jest parowóz serii OI2, oznaczenie polskie. Parowozów tych wyprodukowano w okresie w zasadzie do 1940 roku, od 1928, przepraszam, zacząłem od tyłu, 95 egzemplarzy. Ten egzemplarz konkretnie jest tutaj u nas sprowadzony z parowozowni w Trzewie jeszcze. No, dzięki uprzejmości Rady, naszej Rady Miasta, jak i szczególne zaangażowanie było w tym pana burmistrza. Parowóz z tej serii kursowały w zasadzie, przeznaczone były do prowadzenia pociągów na liniach nizinnych, czy równopłaskich, ale również zdawały egzamin w górach, m.in. w Niemczech, w Bawarii.
Konkretny egzemplarz kursowały, te konkretne egzemplarze tej serii, również ten, kursował na liniach takich jak Kościerzyna, Skarszewy, Pszczółki, Trzew, Kościerzyna, Skarszewy, Starogard, Skórz Gdański. Tu podkreślam, że to prowadziły kościerskie drużyny, kościerscy maszyniści. Kursowały również na liniach Chojnice, Lipusz, Kościerzyna i Kościerzyna, Lipusz, Bytów. I ten właśnie konkretny parowóz jeździł właśnie tutaj po naszych kościerskich torach. Tak, po naszych kościerskich torach, okolicznych tutaj miastach, łączył prawda, Kościerzyn z Chojnicami, jak powiedziałem, z Starogardem, Trzewem czy Pszczółkami. A czy to jest trudność zdobywanie właśnie tych eksponatów, żeby one tutaj u nas się znalazły? Tak prawdę mówiąc, to parowozów w Polsce jeszcze dosyć sporo gdzieś tam stoi po bocznicach, ale to są egzemplarze, które już u nas są. Taki jak ten egzemplarz, to jest jedyny zachowany w Polsce. Wiemy, że drugi egzemplarz jest w Niemczech i jest też właśnie w muzeum. Jest tam wykorzystywany do prowadzenia nawet pociągów turystycznych. Ten egzemplarz konkretnie pracował w Gdyni, lokomotywowni linii i to właściwie mówi dlatego, że Kościerzyna była tak zwaną lokomotywownią pomocniczą i podlegała pod linię, czyli jeżeli stacjonowała nawet w Kościerzynie i obsługiwała ją kościerscy maszyniści, to mówiło się jako o zwierzchni jednostki, czyli Gdyni. Ale parowozy to nie jedyne eksponaty, które tutaj możemy zobaczyć, prawda? Bo są też inne perełki. No tak, no, Muzeum Kolnictwa, tak? To znaczy, że generalnie jesteśmy na bazie starej parowozowni, a więc tutaj były parowozy. Jeszcze w okresie powojennym to również wagony, bo wtedy to się nazywała służba mechaniczna, czyli były to parowozy i tabor wagonowy. Potem to rozdzielono, zostały same lokomotywy, bo trzeba podkreślić, że już były później też lokomotywy spalinowe, które dzisiaj też są już eksponatami, są historycznymi zabytkami. Także w Kościerzynie właśnie było dużo tych. Ale wracając do tego konkretnego, właśnie takie perełki, jak powiedziałem już wcześniej, że to jest jedyny zachowany, to jest naprawdę trudno już dzisiaj zdobyć. Mamy tam coś na oku, ale przepraszam, przed mediami się nie chwalimy, bo jest szalona konkurencja, żeby to pozyskać. Jeżeli byśmy teraz nagłośnili, że coś mamy na oku, to może by nas ktoś wyprzedził. Jako muzeum jesteśmy skromnym, o skromnym budżecie, natomiast są muzea, czy nawet instytucje prywatne, które też się tym trudnią, które też zdobywają, które gdzieś tam sobie ustawiają jako pomniki, ale mają większe możliwości finansowe. Niechętnie mówią muzealnicy o pieniądzach, ale ile mogą kosztować właśnie takie eksponaty? Oj, no trudno, bo jeżeli chodzi o aspekt finansowy, czyli jeżeli się mówi o wartości księgowej, czyli powstaje co roku jakaś tam odpisy, to by było na pewno zero. Natomiast jeżeli chodzi o historyczną, to jest trudno do określenia. Najczęściej, jeżeli tak jest, to można poprzez giełdę ewentualnie jakoś. No, nie giełdę, a na użyciu tego słowa przetarg taki jakiś, tak? Także to od tego wszystko zależy tylko. Nie dowiemy się takiej konkretnej sumy? Nie, bo ja nawet jej nie znam. Nie? To po prostu się umawiają i jest licytacja o takiej, że kto więcej, no ten, prawda, może to kupić. Tak? Chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć, zachęcić też osoby niepełnosprawne, na przykład osoby niewidome, bo one też mają możliwość poznania eksponatów dzięki małym makietom. Tak, mamy makiety z brązu, to są makiety dwóch parowozów i całej hali, jak budynku administracyjnego, czyli jest makieta, którą można poprzez dotyk sobie ją wyobrażać, jak również wyposażona jest w pismo Bralma, czyli jak to, przepraszam, że przekręty, ale że można po prostu odczytać za pomocą przesuwania rąk. Tak. To, co my powiemy, to jest wciąż mało. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i nie tylko do tego, żeby po prostu przyjechali tutaj i na własne oczy zobaczyli tę piękną kolekcję. Tak, bo jeżeli by się chciało o tym mówić, to chyba nawet najbardziej szerokiej audycji by tego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć. Jest tego bardzo dużo i zachęcamy, jak powiedziałem, od parowozów do różnych detali, malutkich, dużych, większych i średnich. Dziękuję. Dziękuję panu pięknie za rozmowę, a państwu za uwagę i zapraszamy do muzeum.